Alan, dzisiaj wróciłeś na pozycję, na której jesienią sporo pobiegałeś, czyli prawe wahadło. No, powrót wypadł chyba dobrze, bo na tej prawej stronie no, trochę się napracowałeś dzisiaj i dużo jakości dałeś drużynie. No, cieszę się, że jest takie spostrzeżenie, aczkolwiek naprawdę dzisiaj jestem zadowolony i myślę, że też kibice powinni być zadowoleni z tego, jak drużyna się pokazała. Wiadomo, że mecz się ułożył jak ułożył. Dostaliśmy czerwoną kartkę i myślę, że z tej perspektywy trzeba gdzieś tam odbierać ten mecz. Graliśmy jednego mniej, można powiedzieć 78 minut, to jest naprawdę bardzo dużo, tym bardziej, że dwa razy przegrywaliśmy. 1-0, później 2-1 i odrobiliśmy te straty. No, tak jak mówię, wierzę w to, że ten punkt naprawdę będzie dla nas cenny, bo naprawdę dzisiaj był wydarty i ciężko wywalczony. Ja myślę, że drużyna dzisiaj praktycznie cały mecz grała w dziesiątkę i myślę, że graliśmy dobrze w tym osłabieniu i fajnie, że się udało wejść i strzelić bramkę, bo myślę, że to jest taka dla całej drużyny nagroda po ciężkim meczu, w którym byliśmy trochę zespołem lepszym, udało się zremisować. 10 minut za nami, prowadzimy grę, mamy tam jakieś mini okazje, jesteśmy lepszą drużyną w tym pierwszym etapie i zdarza się coś takiego jak czerwona kartka. Co w głowach wtedy się pojawia waszych? Jak wyście zareagowali w głowach, mentalnie? Bo to, co na boisku, to widzieliśmy, ale jak w głowie sobie poukładaliście tą sytuację, że będziecie grali o jednego mniej? To znaczy, to jeszcze tam wiadomo, ale za chwilę później dostaliśmy, no zdarza się czerwona kartka na początku meczu, no Mateusz nie jest pierwszy, nie ostatni, któremu taki błąd się zdarzył, znaczy błąd, no walczył o piłkę, nie można mu tego zarzucić, tutaj nikt nie będzie miał do niego jakichś pretensji, po prostu my jako drużyna musieliśmy się skupić na tym, żeby zagrać przede wszystkim dobrze w defensywie, choć na początku za chwilę straciliśmy bramkę na 1-0. I to gdzieś tam mogło podciąć skrzydło, ale tak się nie stało. Jak weszliśmy do szatni, to po prostu był taki ogień, że myślę, że było to czuć w szatni, że my tego meczu na pewno nie przegramy. 90. minuta spotkania, ty wziąłeś piłkę od razu, to było pewne, że ty będziesz tą piłkę uderzał. Od razu był plan taki, żeby strzelać, czy przez chwilę się pojawiła jakaś wątpliwość, że może gdzieś dorzucić, czy ty po prostu już wziąłeś, tylko wybrałeś sobie ruch i uderzyłeś tak jak sobie zaplanowałeś? Znaczy, no wziąłem i chciałem od razu uderzyć, no jestem wyznaczony do stałych fragmentów, także po prostu ustawiłem ją sobie i dobrze wpadła. Igo, byłeś w szatni po pierwszej połowie, co się działo w szatni, co powiedzieliście sobie, bo taka sytuacja jak strata zawodnika w 10 minucie, no to nie może pozostać bez wpływu. Później strata gola, wyrównanie, wydaje się, że już ten wynik gonimy, mamy troszeczkę pod kontrolą, potem dostajemy drugiego gola. Jak po takiej sytuacji się podnieść w przerwie i zmobilizować, żeby ten wynik wyciągnąć, bo na pewno w tej drugiej połowie byliście drużyną, co zresztą mówili trenerzy, byliście drużyną, która tą grę prowadziła i kontrolowała. Górnik momentami nawet nie wychodził z własnej połowy. Jak to zrobić, żeby tak zareagować na takie negatywne wydarzenie, które się wydarzyło w pierwszej połowie? No, na pewno wiadomo, trochę to krzyżuje plany, bo bardzo szybko dostaliśmy tą czerwoną kartkę. Nie widziałem tej sytuacji, nie byłem też w przerwie, także nie wiem dokładnie, co tam mówił trener, ale myślę, że tutaj przede wszystkim zagrzewał do jeszcze lepszej gry, bo wydaje mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, że w pierwszej połowie i w drugiej graliśmy dobrze, mimo tego osłabienia, także po prostu trzeba było czekać aż padnie, no i tym razem się udało. Taki wydarty punkt, wiadomo, przyjechaliście tu po trzy, ale no, taki jeden wydarty punkt należy chyba szanować i takie okoliczności spotkania dadzą wam mocnego powera do tego, żeby za tydzień z Piastem Gliwice wyjść bardzo mocno i tam wywalczyć te trzy punkty. No, to samo sobie pomyślałem po meczu i myślę, że tutaj każdy z chłopaków i wszyscy w drużynie sobie pomyśleli to samo, że ten mecz naprawdę może nas napędzić i my na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było, żeby ten mecz właśnie nas napędził, bo pokazaliśmy, że potrafimy grać nawet z drużyną, która ma przewagę jednego zawodnika, dobrze w piłkę, robić sobie akcje i zremisować w końcówce. No i na koniec zapytałem o to Alana Czerwińskiego, zapytam i Ciebie, czy tak odwrócone losy spotkania, które mi osobiście przypominają troszeczkę tą Pogoń Szczecin, którą mieliśmy pod koniec zeszłego roku i wyciągnięcie w ostatniej minucie, czy to może podziałać na Zagłębie i czy podziała w taki sposób, że teraz będziemy po prostu, no rozpędzimy się i zaczniemy grać tak, jakbyśmy wszyscy tego od siebie oczekiwali? No oby tak.